Gościem Darii Plewy jest Artur Hampel, publicysta zajmujący się tematyką przyrodniczą i łowiecką. Popularyzator wiedzy z zakresu gospodarki leśnej, licencjonowany myśliwy łucznik. Artur, mamy XXI wiek. Myśliwy łuk brzmi to trochę archaicznie. Czy nadal są zwolennicy myślistwa z łukiem? Czy nadal są osoby, które uważają. Że polowanie z łukiem jest tym, czym należało, czym powinno być. Macie zwolenników, jako myśliwi, posługujący się łukiem? Powiem tak. Jak najbardziej jest to y, pojęcie archaiczne, jeżeli mówimy o ucznictwie. Natomiast dzisiejsze łucznictwo i dzisiejszy sprzęt do wykonywania polowania z łukiem, no to już nie jest kij nowy, prawda, jakiś tam sznurek. Jak zamkniemy oczy, to tak zazwyczaj to e, Tylko widzimy. jest to bardzo zaawansowany technologicznie sprzęt, e, przywyżający w zasadzie zaawansowaniami czy rozwiązaniami technicznymi e, broń palną. E, także tutaj naprawdę nie możemy mówić o archaizmie e, w tych kategoriach. Tak to jest... E, Narzędzie służące do polowania w pełni profesjonalne. Ci, którzy znają troszeczkę tematykę, o bardzo dużej powtarzalności strzałów, czyli to mm -hmm. jest to, co jest bardzo istotne przy wykonywaniu polowania, czyli żeby strzały były takie same, zbliżone. No jeżeli mówi się tutaj, że bardzo często strzały z odległości 30 metrów lokowane są w obszarze wielkości pudełka zapałek, no tutaj mówimy właśnie o takiej powtarzalności, czyli o powtarzalności zbliżonej do broni kulowej. Jedyna różnica to jest taka, że z łukiem po prostu trzeba podejść bliżej zwierzyny, albo zwierzyna musi podejść bliżej myśliwego. I to jest w sumie jedyna różnica w polowaniu. Natomiast jeżeli chodzi o skuteczność, o celność, to jest praktycznie taka sama jak z broni kulowej. Po prostu łuk jest bardziej wymagającym, Narzędziem dla myśliwego, służącym do polowania, niż yy, broń kulowa, niż broń palna. Mamy taki łuk tutaj, on technologicznie wygląda jak Matrix, mimo że mówiliśmy przed chwilą o tym, że zagadnienie spogranicza bo, bo to jest bardzo skomplikowane urządzenie, i. Yy, no i tyle, i na tym zasadzie można ten temat yy, zamknąć, jeżeli chodzi o, o kwestie techniczne, technologiczne. Natomiast nie należy się skupić, czy jest y, skuteczny łuk, jeżeli chodzi o wykonywanie polowania. No, prawda jest taka, że łuk jest skuteczny od około 30 tysięcy lat, co potwierdziła historia naturalna ludzkości. Prawda? Natomiast te łuki obecne są jeszcze bardziej skuteczne y, i generalnie nie ma tutaj jak gdyby żadnych przeciwwskazań, żeby wykonywać polowanie z łukiem. Co potwierdzają zresztą coraz liczniejsze grupy myśliwych łuczników, to, to środowisko się rozrasta. To są pasjonaci. Oni chcą po prostu polować w trudniejszych warunkach, chcą się sprawdzić. Na pewno trzeba poświęcić o wiele więcej czasu na takie polowanie, trzeba rozpoznać, no, nawet lepiej łowisko bym powiedział, żeby Wrócić ze skutecznym polowaniem, czyli po prostu pod mówisz, postacią o, Mówisz zwierzę. o skutecznym polowaniu wiesz, od razu zaczynam e, wyobraźni widzieć zwierzę, które wiadomo, zdarza się myśliwemu e, oddać nie taki, niecelny strzał. I wiesz, pierwszy obrazek, który e, narzuca się przed oczy, to zwierzę uciekające gdzieś tam ze strzałą po lesie, powiedz, jak to jest tak naprawdę z tą skutecznością? To znaczy, tutaj właśnie dochodzimy do kwestii takich wysokoetycznych. E, łucznik myśliwy nie oddaje strzałów z takiej odległości, która by e, stwarzała ryzyko e, strzału niecelnego. Czyli generalnie nie oddaje się strzału, jeżeli ten strzał jest niepewny, gdy ręka zaczyna drżeć, prawda? gdy jest za daleko, to absolutnie nie, 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 nie oddajemy strzału w takich sytuacjach. I to jest właśnie to całe, to całe łowiectwo Łucznicze to, to myśliwstwo. Które polega na tym, że nie strzelamy za wszelką cenę. E, czyli po prostu polujemy tak, żeby skutecznie, e, skutecznie to zwierzę e, zabić. E, tutaj no, wielu podnosi kwestię, na przykład, e, bo można łączyć, że, że zwierzyna ucieka ze strzałą, prawda? E, ze strzałą e, w zadzie na przykład, i, i biega po tym lesie, prawda? i straszy ludzi. I niektórzy mówią, że to właśnie jest polowanie całkiem niehumanitarne, tak? bardzo często tak poruszają taki temat. Jeżeli się uda, to obalimy ten jeden z mitów. Drugi z mitów to jest taki, że mówimy o polowaniu. Mówimy o polowaniu, więc trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że w świecie przyrody, w świecie natury. Nigdy nie jest tak, że wszystkie ataki drapieżnika są stuprocentowo efektywne i tak. szybko zabijają. Na Drapieżnik też złapie, a zwierzę. Dokładnie no, zdarzają się ataki niecelne, nieprecyzyjne albo długie gonitwy, gdzie na przykład jeleń uciekając przez e, lasy, prawda, pełne sterczących gałęzi, e, suchych tam konarów, tej przykładem może być na przykład puszcza Białowieska, prawda? No, rozpruje sobie po prostu podbrzusze. Na, takim, na takiej wystającej, zaostrzonej gałęzi i ucieka przez jakiś okres czasu. I oczywiście te wnętrzności pomału e, bądź szybko e, uchodzą, po prostu umiera w męczarniach i ta zwierzyna jest kąsana, duszona. E, więc e, to nie jest tak. W świecie przyrody człowiek to tak naprawdę bardzo szybko e, zabija zwierzę. Bo zwierzę umiera tak naprawdę nie w wyniku uderzenia, a w wyniku wykrwawienia. W wyniku wykrwawienia. Dlatego tu jest bardzo istotne, żeby po prostu strzał był celny, strzał był komorowy, na, na, na komorę, czyli na serce e, się strzela. Odpływ krwi jest tak gwałtowny, że błyskawicznie spada ciśnienie krwi, następuje krwotok wewnętrzny i tak naprawdę zwierzę traci przytomność w pierwszej kolejności. I to jest kwestia kilkunastu, kilkudziesięciu sekund tak naprawdę. I to nie ma znaczenia, jakiej wielkości jest zwierzę, czy to jest sarna, czy to jest słoń na przykład, jeżeli polują w Afryce również myśliwi łucznicy. Efekt jest dokładnie taki sam. Wykrwawienie po prostu powoduje w pierwszej kolejności utratę przytomności, a w następnym etapie zgon, śmierć zwierzęcia. W Polsce polowanie z łukiem na zwierzynę jest, e, niedozwolone. jest niedozwolone, niezgodne z prawem. Na Słowacji już tak. Dlaczego u nas jest taka sytuacja? Co należałoby zrobić, żeby jednak przywrócić tak naprawdę łuk do użycia na terenach Polski? No to jest sytuacja w pewnym sensie niezrozumiała. To jest taka pewna zachowawczość decydentów. Taka, no, no, ja akurat jej nie rozumiem. Moi koledzy też tej zachowawczości, nie bardzo, nie, nie, nie bardzo tą zachowawczość potrafią zrozumieć. Tym bardziej, że z roku na rok przybywa państw w Europie na dzień dzisiejszy 118 państw, gdzie polować z łukiem można. I już na bazie, nawet nie, trzeba, nawet nie trzeba przeprowadzać jakichkolwiek badań, czy to jest skuteczne, czy nieskuteczne, bo na bazie doświadczeń z innych państw można wysnuć jednoznaczne wnioski. Jeżeli dojrze, jest to polowanie skuteczne, to jest to polowanie, które rozwiązuje szereg problemów, na przykład na terenach miejskich, podmiejskich, w terenach zabudowanych, bo z łukiem no, trzeba sobie jeszcze tutaj odpowiedzieć, że to, to polowanie jest o wiele bezpieczniejsze niż z bronią palną. Mówisz o bezpieczeństwie dla otoczenia? Mówię o bezpieczeństwie dla otoczenia, oczywiście, więc y, można z tym łukiem podejść o wiele bliżej y, pod zabudowania i oczywiście skutecznie wykonywać y, plany łowieckie. Tutaj mamy również y, taki wątek bardzo ciekawy, i, i dlatego ja się zastanawiam, dlaczego to, y, te łuki nie są jak gdyby dopuszczone no, y, cały czas do, y, do polowania, y, chociażby ze względu na ASF. Łuki doskonale by się sprawdziły w redukcji populacji pogłowia dzika. Na czym wszystkim zależy, prawda, żeby ta, to, tą populację rozrzedzić do tego stopnia, żeby. Afrykański pomór Świń miał ograniczone możliwości przenoszenia być się. Nie z takim problemem. Dokładnie. Natomiast z drugiej strony, sami rolnicy powinni być zainteresowani możliwością uzyskania uprawnień uczniczych i sami sobie troszeczkę pomóc w tym zakresie, żeby również odciążyć, jak gdyby myśliwych, bo tutaj są oczekiwania pod kierunkiem myśliwych, że oni mają to wykonać, a tak naprawdę myśliwi w dużej mierze czy członkowie ich rodzin nawet, uzyskując takie uprawnienia. oczywiście dopiero po unormalizowaniu, po, po usankcjonowaniu tego, że z łukiem można polować, mieliby o wiele łatwiejszy dostęp do ochrony swoich upraw samodzielnie, odciążając myśliwych po prostu w ich zadaniach. Czyli takie pojęcie rolnik-łucznik to... To jest coś, co miałoby szansę sprawdzić Ja myślę, że to by było nawet bardzo naturalne, tym bardziej, że jeżeli mówimy tutaj o, o, łukach, o łukach bloczkowych, które są wykorzystywane do polowania, to jest również świetna rekreacja dla całej rodziny. Tak? Oczywiście jest to niebezpieczne narzędzie, ale rolnicy są obyci z niebezpiecznymi narzędziami tak, w szereg. gospodarstwach rolnych, więc nie jest to dla nich jak gdyby jakaś bariera. Natomiast no, można świetnie spędzić czas, uczy też odpowiedzialności odpowiedzialności, jeżeli chodzi o zachowanie się z tego typu sprzętem. No i przede wszystkim, no, w dużej mierze też mają odpowiednie areały, gdzie mogą trenować, gdzie mogą ćwiczyć, prawda? Po odpowiednim zabezpieczeniu oczywiście tych areałów przed osobami trzecimi, ale mają takie możliwości, bo mają takie przestrzenie, mają, mają takie. Takie możliwości, że się powtórzy raz jeszcze. Więc myślę, że gdyby obrać tą drogę, jeśli chodzi o ucznictwo myśliwskie, rozszerzając, jak gdyby tutaj ofertę również dla rolników, to byłoby doskonałe uzupełnienie do walki z afrykańskim Pomorem Świn, ale nie tylko. Bo mogą się przecież pojawić inne zagrożenia ze strony na przykład jeleniowatych również roznoszenia chorób. Yy, więc yy, to w zasadzie mógłby być trwały, yy, że tak powiem, element yy, również działalności yy, gospodarza na roli, gdzie automatycznie no, mógłby spełniać się w roli myśliwego, jednocześnie chroniąc swoje uprawy, odciążając myśliwych, których w Polsce tak naprawdę jest za mało, w innych krajach jest zdecydowanie więcej myśliwych, jest im po prostu łatwiej wykonywać zadania. Okej, okay, powiedz mi jeszcze na koniec, Arturze, na ile Kosztowne I na ile skomplikowane jest tak naprawdę e, osiągnięcie momentu, w którym jestem ucznikiem, celnym ucznikiem, e, jak wygląda proces tak naprawdę rekrutacji naucznika w Polsce w tej chwili. Co muszę zrobić? Czy są jakieś kursy? kursy tak, jak są tak kursy, są tak kursy zakończone egzaminem, są to kursy teoretyczne, kursy praktyczne. Natomiast tutaj od razu trzeba dodać, że gdyby e, ucznictwo myśliwskie było dopuszczone prawem, no to tutaj e, nie byłoby prawdopodobnie innej możliwości jak e, dodatkowo zdawanie egzaminów łowieckich w, Państwowym Związku, e, w Polskim Związku łowieckim. Tak? Bo, bo to jest jedyna organizacja, która jest jak gdyby w ogóle uprawniona do wykonywania polowania w Polsce. No ale to jest, że tak powiem, do zrobienia, tak? No, to jest kwestia nauczania się po prostu tego, czego trzeba się nauczyć. Jeżeli chodzi o, o kwestię celności, no, to jest tylko i wyłącznie kwestia treningu, ale tak jak w przypadku każdej broni, czy każdego narzędzia podobnego typu, no to trening, trening, jeszcze raz trening, czy nie mistrza, że tak powiem. Jeżeli chodzi o same koszty, no to... To nie są jakieś niebotyczne kwoty, natomiast jeżeli ktoś ma zasobny portfel i chciałby sobie poszaleć, no to oczywiście może sięgnąć nawet kwoty kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy, prawda? Ale generalnie, żeby wykonywać polowania z takie kwoty nie są potrzebne. Jeżeli chodzi o kursy w Polsce, łącznie z przystąpieniem do Stowarzyszenia Łuczniczego, to jest kwota 500 zł i to jest składka... Członkowska mhm. od razu. Od na, razu jestem członkiem. Na, na dwa lata, tak. I, to, i są pokryte koszty, koszty kursu. E, natomiast gdyby było zalegalizowane ucznictwo myśliwskie, to oczywiście tutaj dochodzi jeszcze egzamin łowiecki, więc tam e, kilkaset, e, czy tam ponad tysiąc złotych by należało doliczyć. E, prawdopodobnie być może byłyby tam wprowadzane jakieś staże. Mhm. E, więc e, ta kwota, no, powiedzmy, tam. Zamknęłaby się ten sam początek, w tak dwóch tysięcy. Najprostszy łuk, którym jest możliwość wykonywania polowania, może się zamknąć do kwoty tysiąca złotych, więc jest taka możliwość. Strzał nie, nie, nie trzeba nie wiadomo ile mieć, bo z łukiem tak naprawdę i zabiera się jedną lub dwie strzały na polowanie, bo więcej. Nie ma takiej potrzeby, nie ma takiej potrzeby bo, yy, bo tak naprawdę nie, strzela się jedną strzałą, no góra dwoma, jeżeli strzał był. Chybiony, czy tam widać, że zwierzyna dogorywa, no to, to można dostrzelić, prawda? Jeszcze z łuku, oczywiście, też można dostrzeliwać zwierzynę. E, więcej się nie zabiera, nie zabiera się ich tam 20 czy 30, prawda? Więc to, to nie tak ma nie wygląda, potrzeby. nie ma takiej potrzeby. Dobrze, mówisz, że to jest świetna broń i, i świetna metoda obrony przed dziczyzną dla rolników. A powiedz mi jeszcze. Może być. Że może, może być, być. tak. No, w innych krajach jest, u nas może być. E, powiedz mi jeszcze, zapytam jako kobieta. Czy kobieta poradzi sobie z takim łukiem? Czy macie w swoich szeregach kobiety? Oczywiście, że tak. Są kobiety w naszych szeregach, są to kobiety polujące z sukcesami, z dzikami o wadze 100 kg. Oczywiście polowania takie odbywały się na Słowacji. No bo znowu tutaj dochodzimy do tego, że w Polsce nie, w Polsce można. nie można. Ale jest taka ciekawostka, bo może tak odejdźmy trochę od kobiet, bo po prostu kobiety polują mhm. tak? y i jest to rzecz zupełnie oczywista. Mm. Natomiast bardzo ciekawa historia nastąpiła w Hiszpanii z dzikami, gdzie oczywiście te dziki, podobnie jak w Polsce, no bardzo intensywnie wchodziły do miast. Był z tym bardzo duży problem, więc zezwolono łucznikom na odstrzał. Dzików? Oczywiście. Te oczywiście były skuteczne, ale po prostu zwierzyna, dzik w ogóle jest bardzo inteligentnym zwierzęciem, wyczuła, że jest zagrożenie. Ze na strony ludzi na tym terenie i się po prostu zaczęła z tych obszarów zabudowanych wynosić, więc nie trzeba było nawet wszystkich dzików redukować do zera. Wystarczyła część populacji zredukowana, żeby reszta watach się po prostu usunęła z terenów zabudowanych, albo przynajmniej już nie tak mocno penetrowała te tereny zabudowane już nie było taka, już te dziki nie były takie uciążliwe. Więc jest to na pewno metoda, która pomaga. I w niczym tak naprawdę nie szkodzi. Te, takie stereotypy, jakieś utarte pogłoski o, tych, o tej zwierzynie biegającej ze strzałą, tak. Oczywiście, to jest to, co wspomniałem wcześniej. Zdarzają się nieudane ataki. W świecie przyrody w ogóle jest to naturalne, w przypadku człowieka też. Zawsze mówimy tutaj o istotach, które są w jakimś ruchu, mogą być w jakimś ruchu nagle, tak, bo generalnie do, do zwierzyny nie strzelamy w ruchu z łuku. No ale ona może się w tym poruszyć. newralgicznym tak. momencie jednak poruszyć. Są jeszcze inne parametry, o których to już tam fachowo nie będę mówił, w jakie, w jakie sytuacje jeszcze potrafi wystąpić, ale generalnie no, cała rzecz polega na tym, żeby być jak najbliżej tego zwierzęcia, a są sytuacje, gdzie się podchodzi na 4, na 5 metrów, prawda, czy zwierzyna podchodzi do myśliwego, czy myśliwy potrafi podejść na taką odległość, więc to są tak bliskie odległości, że praktycznie chyba nie jest... Niemożliwe. Generalnie nie strzela się z odległości większej niż 30 metrów, tak się przyjęło w etyce łuczniczej, że nie strzelamy z odległości większej niż 30 metrów z łuku Czyli tak naprawdę relacja ze zwierzyną jest bardzo bliska. Interakcja jest bardzo mocna, to jest zupełnie inne polowanie, Tutaj jak gdyby wracamy do, do sensu, do sedna łowiectwa, tak? czyli jest to naprawdę bardzo bliskie spotkanie ze zwierzyną. Wiadomo, że polowanie kończy się zabiciem, kończy się śmiercią i to jest zupełnie naturalne, bo cała przyroda jest oparta na wzajemnym zabijaniu i pożeraniu się, więc tutaj nie demonizujmy tego, że to jest coś strasznego, niehumanitarnego. No, mogę wspomnieć o tym humanitarnym, właśnie, właśnie bo, bo to jest takie przekłamanie. Wróćmy do. Właściwych znaczeń, jeśli chodzi o pewne wyrazy, pewne określenia. Humanitarne dotyczy się tylko i wyłącznie do człowieka. człowieka. Humanizm. Humanizm, dokładnie, human. Więc yy, tutaj nie możemy mówić w odniesieniu do zwierząt, że coś jest niehumanitarne. Może być jakieś barbarzyńskie, prawda, jakieś brutalne, Obrudne. okrutne. Mhm. Ale to wszystko się dzieje również w świecie przyrody. Tak, to jest naturalne. Dokładnie, jak, y, wilk zagryza jelenia, prawda, czy, czy sarnę, czy, czy ryś zagryza sarnę, to czy jest... lew tam, prawda, w Afryce. To też jest okrutne. No, widzimy przecież takie filmy, to jest bardzo okrutne, to jest brutalne. Y, mało tego, najczęściej się to ludziom podoba. I to nawet przeciwnikom łowiectwa bardzo się to podoba. Bardzo lubią takie filmy przyrodnicze, z tego co wiem. Zachwalają je, bo to jest przyroda przecież. Natomiast jeżeli w grę wchodzi człowiek, który jest przecież również elementem przyrody, to nagle zaczyna być stwarzany jakiś problem. Tutaj już dochodzimy do, do oponentów w ogóle łowiectwa, również do, do oponentów łucznictwa, znaczy dla nich łowieca, to w ogóle jest jeden wielki problem, bez względu to, jakie narzędzia byłyby do tego przeznaczone. Ale trzeba odejść właśnie od takiej retoryki, że coś człowiek robi niehumanitarnego ze zwierzyną. No, no nie wiem, to jeżeli wilk atakuje na przykład... Um, nie wiem. Sarne. Sarne, czy, 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 yy, czy na przykład yy, jelenia, to, to, to co mielibyśmy to nazwać kanizacją, na przykład? Tak? Od, od kaniz lupus, tak? Czy, czy, yy, czy w jakiś inny sposób. No, no nie można tak traktować i tak yy, przyinaczać yy, znaczenia wyrazów, bo w ten sposób yy, ogłupione jest społeczeństwo. A przecież nikt nie chce być w społeczeństwie głupi, nikt nie chce być nazwany głupkiem, prawda? Więc wróćmy do właściwych znaczeń wyrazów, to nam naprawdę pomoże postrzegać rzeczywistość taką, jaka ona jest i ją po prostu rozumieć i akceptować, jeżeli będziemy zmieniać znaczenie wyrazów. To trochę się może Tak, to się po prostu, no, ludzie po prostu będą głupi będą głupio się zachowywać. No i to zresztą to możemy obserwować takie sytuacje w dzisiejszym świecie. I również te ataki na myśliwych. I tutaj można by było powiedzieć, że to jest zachowanie niehumanitarne, bo człowiek atakuje człowieka, prawda? <słuch> Wyzywak od najróżniejszych, prawda? Przeszkadza mu, niszczy jego mienie, niszczy urządzenia łowieckie wywołuje jakąś falę nienawiści, dochodzi do różnych dziwnych rzeczy pod adresem myśliwych i to jest właśnie niehumanitarne. I, myślę, I, że... i to jest to właściwe znaczenie. I, I myślę, że warto o tym przypominać i mówić. Tym myślę, że symbolicznym akcentem o tym, co jest humanitarne, a co niehumanitarne, tak naprawdę zakończymy dzisiejszą rozmowę. Ja Tobie bardzo serdecznie dziękuję za widzę w studio. Dziękuję a do tematu ślicznie. myślę, że Będziemy wracać jeszcze wielokrotnie na ramach. Mam, mam taką nadzieję, że, że rolnicy też się zainteresują tym tematem. No bo trudno oczekiwać od innej grupy społecznej wykonującej zadania gospodarcze, jak myśliwi, że sobie ze wszystkim poradzą. No czasami trzeba pomóc. Tak? No myśliwi pomagają rolnikom, no czasami trzeba być również w drugą stronę, a to jest, myślę, doskonałe rozwiązanie. No wystarczy po prostu ten temat troszeczkę popchnąć do przodu, a rolnicy są w stanie to zrobić. Dziękuję serdecznie. Dziękuję ślicznie.